Leczenie stomatologiczne kojarzone bywa z doznaniami nieprzyjemnymi, a nawet traumatycznymi. Panika na widok igły, hałasu wiertła, strach przed bólem towarzyszącym zabiegowi. Ten koszmarny scenariusz należy już do przeszłości. Obecnie dzięki ogromnemu postępowi medycyny i farmakologii możliwe stało się całkowite pokonanie lęku i bólu w gabinecie stomatologicznym. Kluczem do osiągnięcia stanu idealnego, w którym pacjent nie odczuwa absolutnie żadnego bólu i ma zapewniony komfort psychiczny, jest uspokojenie wziewne, czyli sedacja. Metoda dostępna od niedawna w Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech w Dzierżoniowie. Zabieg podawania podtlenku azotu pacjentowi, czyli tak zwana sedacja wziewna, polega na podawaniu mieszaniny gazów, tlenu i podtlenku azotu w różnych proporcjach. Ma to na celu przede wszystkim uspokojenie pacjenta, a w następnej kolejności zrelaksowanie. Pacjent czuje się bardzo spokojnie, traci lekkie poczucie z rzeczywistością i dużo łatwiej jest pacjentowi wtedy znieść stres związany z zabiegiem stomatologicznym. Mieszanina ta nie bez podstawy nazywana jest gazem rozweselającym. Wywołuje bowiem stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości. Jej zastosowanie jest szczególnie wskazane u osób, które cierpią na lęki związane z wizytą u stomatologa. Zabiegi stomatologiczne wykonywane przy pomocy sedacji są szczególnie wskazane u osób, które cierpią na tak zwaną dentofobię. Dentofobia to jest najkrócej mówiąc strach przed gabinetem stomatologicznym, przed wizytą u stomatologa. Jest to dosyć często spotykane zjawisko o różnym nasileniu. Praktycznie wszyscy boimy się wizyty u stomatologa. Jednak są osoby, które tak mocno boją się wizyty u stomatologa, że paraliżuje je to kompletnie przed przyjściem do gabinetu i z tego powodu nie chodzą w ogóle do gabinetu stomatologicznego, zaniedbując swoje uzębienie. Zabiegi wykonywane w sedacji wziewnej pozwalają na to, aby taki pacjent po pierwszej, drugiej, trzeciej wizycie stracił poczucie tego lęku i dużo śmielej przychodził na wizyty, na leczenie i dbał o swoje uzębienie. Dzięki sedacji również podczas pierwszych wizyt stomatologicznych dzieci łatwiej jest im pokonać lęk i oswoić się z otoczeniem w gabinecie. Jednocześnie bardzo wdzięcznie reagują na podtlenek azotu, śniąc o bajecznych przygodach, lataniu lub dryfowaniu w wodzie. Bardzo często sedacja jest wykorzystywana w przypadku wizyt dzieci, ponieważ najmłodsi pacjenci z reguły są bardzo przestraszeni przed wizytą u stomatologa i mają bardzo złe skojarzenia albo z wcześniejszych wizyt, albo z opowieści swoich kolegów, dlatego też trudno jest im zachowywać się w gabinecie spokojnie. Zabiegi wykonywane pod sedacją bardzo korzystnie działają na dzieci i nie jest to tak, że wszystkie zabiegi kolejne muszą być wykonywane pod sedacją. Wystarczą pierwsze 2-3 zabiegi, aby dziecko nabrało zaufania do stomatologa. Co ważne, jest to przyjazna i bardzo bezpieczna metoda znoszenia lęku. Może być wykonywana nawet u pacjentów cierpiących na astmę, padaczkę, choroby serca, hemofilię czy nadciśnienie tętnicze. Jest to całkowicie metoda bezpieczna. Jest to metoda dużo bezpieczniejsza nawet niż podawanie zwykłych znieczuleń wstrzykiwanych za pomocą zastrzyku. Z tym, że nie zastępuje to, trzeba sobie jasno powiedzieć, znieczulenia. Znosi to do pewnego stopnia doznania bólowe, jednak w przypadkach, kiedy opracowuje się głębsze ubytki, kiedy się robi zabiegi bardziej bolesne, również należy podać znieczulenie. Przemiana, jaka zachodzi w zachowaniu trudnego pacjenta, jest często wprost trudna do uwierzenia. Co czuje pacjent podczas stosowania sedacji? Zapomina o tym, gdzie się znajduje, czyli nie myśli o tym, że jest u dentysty i być może czeka go jakiś mniej lub bardziej nieprzyjemny zabieg. Nie myśli o tym, kto stoi wokół niego, nie myśli nawet o tym, co się dzieje. Odpływa i w zasadzie tak, jak byłby we śnie. I myślę, że jest to bardzo dobra metoda, nie tylko dla tych, którzy boją się bardzo dentysty, boją się zabiegów stomatologicznych, ale to jest chyba dobra metoda dla tych, którzy są w ogóle zestresowani, a nie pomyśleliby nawet o tym, że na fotelu dentystycznym mogą po prostu odpocząć. Zakończenie sedacji i powrót do stanu pełnej świadomości następuje szybko, w ciągu zaledwie kilku minut po podaniu dużej ilości tlenu. Jednak efekt braku stresu przed kolejną wizytą jest już trwały.